Cześć kochani, idziemy zobaczyć na staw, jak nasze kaczuszki urosły. Pamiętacie, w filmiku wam pokazywałam, takie dziedziusie były. Prawdopodobnie już są duże, także minęło parę tygodni, a urosły. Także idziemy, jestem tutaj w takim malutkim lesie, jest po deszczu, mam kaptur. Patrzcie, jakie piękne te jabłka są, mokre. O tu, kochani, zobaczcie, na jeżynki przychodzę. One zawsze kwitną, są już czarne. Kiedy jest koniec właśnie lata, mniej więcej, czekajcie, kiedy? To jakoś sierpień, jak dzieci prawie wracają do szkoły, to one zaczynają się. Cały tutaj rząd jest jeżynek, zaraz wam pokażę. Zobaczcie ile tutaj będzie, patrzcie. Wszędzie mnóstwo ich jest. Wiecie co, kochani, tak idę i patrzę, że wszędzie jest cisza, ludzi nie ma. Się zastanawiam, czy oni się przygotowują jutro na ten mecz, bo dzisiaj mój syn powiedział, przyszedł, że ludzie dostają wolne w sklepach z tego powodu właśnie, że Anglia weszła do finału w piłce nożnej i żeby mogli siedzieć w domu i oglądać mecz. To jest po prostu niesamowite, jak święto narodowe. Zobaczcie, jakie to drzewo jest piękne, zobaczcie te duże. Jest niesamowite. Nikogo nie ma. Jakby miasto wymarło. Jeden do mnie. One się nie boją. Popatrzcie, to te dzieci, które były wtedy. Zobaczcie, jakie są piękne. Cześć! Cześć, kochane moje! Ale jesteś piękny. Cześć, słoneczka. Nie udziobniesz mnie? Coś z buzi ci wisi. Znaczy z dzioba w sumie. Ojej, kutku, nie ugryź mnie, proszę cię. Jesteście piękne! Kto to jest taki piękny? A, jedne mają takie, mają oczy okrągłe. A czy wszyscy mają okrągłe oczy? Czy mega? Zobaczcie, tamten ma brązowe. Nie wiem, czy to kaczor, czy to co? Mają takie ramki nad oczami. Cześć, jesteś śliczny! Pokaż się do kamerki. Tylko nie udziobnij. Bo to droga kamerka. Wiem, że wy się nie znacie na kasie, ale... A ci coś z buzi wisi, ja mówiłam. Zobaczcie, jaka piękna rodzina. One były takie malutkie, dziedziusie, a teraz jakie duże są. A gdzie wasze rodzice? Dużo was. Pamiętam, wam byliście tacy mali. Ludzie jesteście, tak? Chcesz się przywitać? Powiedz coś. A ty chcesz coś powiedzieć też, nie? Nie lubicie takiego sprzętu? Ja wam nic nie zrobię. Chłopcy czy dziewczyny? Dwa mają naokoło oczu takie plamki, a reszta nie mają, tak? Dobrze ja widzę, no. To może ci chłopcy mają plamki, bo się zdają tych samych rodziców. Tak? Gdzie ci wasi rodzice? Zaraz mnie zaatakują, przyjdą. Wam nic nie zrobię. Przepraszam, że nic nie przyniosłam. Przyniosę jutro, dobrze? No to dobra, nie przeszkadzam wam mieć. Idę poszukać waszych rodziców. No to możemy sobie odhaczyć kaczki, kochani. Ale nie znalazłam tych rodziców. Chodziłam, patrzyłam, gdzie te kaczki, rodzice, ich nigdzie nie ma. Spotkałam tylko żurawia, ale odleciał, nie zdążyłam go sfilmować. Idziemy w stronę domu. Kurde, ciemnieje, czas wyjść z tego lasu. Pokażę wam wieczorem, jak pięknie to wygląda, jak światełko się pali. Hamak, druga strona ogródka. Lampki leżą tutaj w hamaku, jak święta. Pierwszy w życiu mój bób, patrzcie. O! I mój pierwszy bąk, który przyleciał na bób. Piękny jest.